Monika Jankiewicz, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Konstantynowie. Magdalena Łyczewska, historia o ser Hipolicie i jego łownej kaczce Krystofinie. Z dedykacją dla uczestników wyjazdu pod nazwą Czytam książki w oryginale do Różanki w Kotlinie Kłodzkiej w dniach 8-12 lutego 2019 roku, którzy dzielnie znieśli oczekiwanie w kilkugodzinnym korku. Rozdział pierwszy. Krótka historia o tym, jak radził sobie w życiu ser Hipolit. W dawnym czasie, kiedy to jeszcze rycerstwo cieszyło się dużym poważaniem jako zawód lub też jako tytuł, który nosić wypadało z godnością i cieszyć można się było jego przywilejami, żył wtedy ser Hipolit. Rycerz był to dość marny i tylko na podobną sobie opowieść zasługuje. W początkowych latach swojego żywota na brak dostatku nie narzekał. Pieniędzy miał aż nadto, zamek pokaźny, a i zbroję z resztą rynsztunku piękną i najlepszego gatunku. Jednak zanim się obejrzał, roztrwonił na dzikich imprezach i niekończących się popijawach cały swój majątek. A dopomagał mu w tym dzielnie przyjaciel jego serdeczny, czarodziej Mycroft, któremu dużo lepiej szło przepuszczanie nie swoich pieniędzy na jedzenie, niż bardziej skomplikowane czary. Doszło więc do tego, że ser Hipolit zastawił całą swoją posiadłość razem z końmi, meblami, tureckimi dywanami, które zalegały na podłogach zamku i tymi rosyjskimi, które wisiały dumnie na ścianach. Sprzedał nawet swoją zbroję i miecz, żeby tylko dłużej imprezować ze swoim towarzyszem, któremu okazyjnie udawało się wyczarować kieliszek szampana. Pewnego dnia obudził się ser Hipolit bez grosza przy duszy, mgliście pamiętając, że czarodziej Mycroft w pijanym widzie teleportował się w bliżej nieznane miejsce. Przypuszczał nawet, że sam czarodziej nie miał pojęcia, gdzie się przenosi, a teraz nie potrafił wrócić. Rycerz wzruszył ramionami i podniósł się na nogi. Bardziej niż nagła i niezaprzeczalna bieda bolała go głowa. Stratą dobytku nie przejmował się zbytnio, bo wiele mu do szczęścia nie było trzeba. Wystarczyło mu dobre towarzystwo i coś do jedzenia. Jako że nie miał w tej chwili ani jednego, ani drugiego, zasmucił się lekko i powziął zamiar znalezienia Mycrofta, który znajdował się nie wiadomo gdzie. Plan był trudniejszy w realizacji niż przypuszczał, bo został bez środków i bez transportu. Ostała mu się ino łowna kaczka Krystofina. Ostała się wyłącznie dlatego, że żadną siłą nie dała zostawić siebie w zastaw. Nikt nie chciał dać ni grosza za miotający się i dziabiący bez opamiętania drób, który nie chciał rozstawać się ze swoim właścicielem. Ser Hipolit nawet cieszył się, że kaczka z nim zostaje, bo drugiego takiego towarzysza polowań nie miał nikt w całym świecie. Hipolit w duchu podśmiewał się z prostaków, z sokołami lub innymi nazbyt cenionymi ptakami łownymi, bo nie mogły się one nawet równać z kaczką Krystofiną, której zdolności nie dało się przecenić. Niepojęte to zwierzę nigdy nie wróciło z polowania bez łupu. Chociaż miałby być to najmniejszy zając, zawsze przybywała triumfalnie ze zdobyczą. Za każdym razem też wskazywała nieomylnie kryjówki największych jeleni i często płoszyła je i naganiała myśliwym. Pomińmy to jednak na razie i wróćmy do sera Hipolita, który zacznie zaraz robić rzeczy inne niż imprezowanie. Rozdział drugi. Krótka historia o tym, jak kaczka Krystofina złodupnych zbójców rozgromiła. Dnia pewnego, kiedy ser Hipolit był już w drodze do domu czarodzieja Mycrofta,
bo tam spodziewał się go znaleźć, przekroczył granicę Królestwa Dzikich Łosi, rządzonego sprawiedliwie i z rozmachem przez króla Mirosława. Król lubił urządzać często turnieje rycerskie dla swojej, jak i dla pospólstwa wszelakiego rozrywki. Fundował całkiem wysokie nagrody, aby jak najwięcej przednich uczestników zapisało się do pojedynków. Już od jakiegoś czasu po okolicy krążyła wieść o kolejnym widowisku, a w pobliże zamku ściągało wszelkiej maści rycerstwo, ale o tym później. Teraz ser Hipolit i jego łowna kaczka Krystofina przemierzali królestwo pieszo i bez świadomości o turnieju i szansie na potencjalny zarobek. Kiedy się ściemniło, rycerz wraz ze swoją wierną łowną kaczką rozbili mały obóz w lesie. Obóz to za dużo powiedziane, po prostu rycerz uwalił się na ziemi i poszedł spać. Nie pierwszy był to taki nocleg, ale tu, w Królestwie Dzikich Łosi, sen mógł szybko zmienić się w sen wieczny. Kraj ten, a w szczególności jego lasy, był ulubionym miejscem wszelkiego rodzaju kryminalistów. Nic dziwnego więc, że widząc śpiącego rycerza, banda złodupnych zbójów połasiła się na jego ruchomości, których swoją drogą ten nie miał zbyt wiele, czego zbóje jeszcze nie wiedzieli. Ser Hipolitowi nie przeszkadzały nawet wbijające się w plecy szyszki, tak był zmęczony całodziennym chodzeniem, więc skradający się złodzieje nie zostali przez niego usłyszeni. Banda zbójów z trzymanymi w pogotowiu nożami zaczęła grzebać w Hipolitowym prawie pustym worku. Właściciel klamotów spał sobie dalej, ale kaczka Krystofina zauważyła, co się dzieje i ruszyła z szarżą na rabusiów. Trzepiąc skrzydłami i kłapiąc dziobem, rzuciła się na złodupnych zbójców. Pierwszemu wskoczyła na głowę i nie czekając wydziewała mu prawe oko. Zbój przewrócił się, więc kaczka Krystofina, nie tracąc czasu, podleciała do kolejnego. Jednak ten zaczął uciekać już w popłochu. Cała grupa rzuciła się do ucieczki, widząc kaczkę w natarciu, jednak Krystofina nie darowała im zniewagi i rzuciła się w pogoń. Zanim zbóje oddalili się dostatecznie od obozu, kaczka Krystofina zdążyła jednemu oddziobać palec, a kolejnemu porwała nogawkę spodni razem z kieszeniami. Ser Hipolit obudził się trochę za późno, żeby wdawać się w potyczkę ze zbójcami. A widząc, że jego łowna kaczka świetnie sama daje sobie radę, to też nie ruszał się z miejsca. Kaczka Krystofina wróciła triumfalnie z kawałkiem materiału w dziobie. Rzuciła poszarpaną nogawkę obok worka rycerza i grzecznie ułożyła się na trawie, żeby odpocząć przed dalszą podróżą. Rycerz pacnął kaczkę po głowie i zerknął na jej łupy. W kieszeni spodni pobrzękiwało cicho kilka monet. Będzie dzisiaj porządny, ciepły obiad, pomyślał ser Hipolit i też położył się jeszcze na krótką drzemkę. Rozdział trzeci. Trochę dłuższa opowieść o tym, jak ser Hipolit przypadkiem zdobył magicznego wierzchowca. Wędrówki ser Hipolita ciąg dalszy. Niewiele się podczas niej działo, poza tym, że w jednej z mijanych wiosek rycerz dowiedział się o turnieju i zachęcony nagrodą w postaci skrzynki złota postanowił udać się na zamek króla Mirosława. Nie było to co prawda po drodze do domu czarodzieja, ale jak najbardziej po drodze do wyjścia z biedy. Obrał więc kierunek do stolicy królestwa i powoli, acz stanowczo, zmierzał do celu. Któregoś kolejnego dnia ser Hipolit i jego łowna kaczka Krystofina mijali jezioro. Wyglądało na całkiem zwykłe i takie też było. Ale gdyby rycerz wiedział, co w nim żyje, na pewno ominąłby je szerokim łukiem.
Mianowicie jezioro i okoliczne tereny były zamieszkane przez stado kelpi. Dla niewtajemniczonych wyjaśniam, kelpie jest magicznym koniem albo czymś innym, bo potrafi zmieniać kształt, a czasem nawet przenosić się w czasie. To stado potrafiło i jedno, i drugie. A do tego nie cierpiało, gdy ktoś zapuszczał się na ich tereny. W stadzie była również jedna lekko uszkodzona jednostka, która nie umiała podróżować w czasie. Do tego była najmniejsza i słabsza od reszty stada. Kiedy tylko kelpie wyczuły intruza, sera Hipolita, natychmiast ruszyły na niego z dziką szarżą, żeby go przepędzić albo stratować. Było im to obojętne, oby tylko pozbyć się niepożądanej osoby ze swojego terenu. Niewyrośnięta kelpie też biegła i próbowała wyglądać najgroźniej, jak tylko potrafiła. Galopujące stado pędziło na sera Hipolita, który lekko przestraszony, przeważającymi siłami wroga stanął w miejscu i podniósł leżący niedaleko kij, żeby jakoś się bronić. Stado kelpie jednak bardzo się myliło, myśląc, że mają przewagę. Nie doceniły łownej kaczki Krystofiny, która potrafiła być groźniejsza niż magiczne konie. Szybko zaczęła lecieć w stronę stada, wydając z siebie przeraźliwe dźwięki, które skutecznie przepłoszyły magiczne stworzenia. Kelpie rzuciły się do ucieczki, chcąc znaleźć się jak najdalej od rozjuszonej kaczki. Stado wbiegło z powrotem w jezioro i konie, jeden za drugim, teleportowały się w przeszłość lub przyszłość, gdziekolwiek, aby tylko uciec od krzyczącej kaczki Krystofiny, która niebezpiecznie zbliżała się do najsłabszego osobnika, który oczywiście został w tyle. Ostatnie kelpie, które myślały, że nie muszą uciekać w inny czas, kiedy zobaczyły, jak łowna kaczka bezlitośnie rozrywa ścięgno tylnej nogi kelpie, która została z tyłu, czym prędzej zniknęły z cichym pluskiem. Po galopującym w odwrocie stadzie został tylko jeden magiczny koń. Do tego nieudany i okulawiony. Krew rozpływała się w wodzie wokół kelpie, która bezskutecznie próbowała opędzić się od dziobiącej ją kaczki. Kiedy w końcu do sera Hipolita dotarło, że zagrożenie minęło, przywołał do siebie kaczkę, która posłusznie zostawiła swoją ofiarę. Kelpie powoli wypełzła z wody i położyła się na brzegu, bo rozszarpane ścięgno bolało za bardzo, żeby podjąć dalszą wędrówkę. Widząc cierpiące zwierzę, ser Hipolit, ponieważ był jednak ogólnie dobrym człowiekiem, podszedł ostrożnie do kelpie i przyjrzał się obrażeniom zadanym przez jego łowną kaczkę. Z uznaniem pokiwał głową, widząc skuteczność Krystofiny. Wziął się jednak zaraz za opatrywanie magicznego konia. Podniósł worek, w którym nosił kilka złotopodobnych monet, trochę jedzenia i swoją jedyną koszulę na zmianę. Wysypał wszystko na ziemię, podarł worek na paski i takimi bandażami, na jakiego było stać, zawinął nogę kelpie. Koń nadal leżał, a ser Hipolit usadowił się niedaleko, aby pilnować, żeby zwierzę się nie wykrwawiło. Kaczka, korzystając z przejęcia terytorium stada kelpie, pływała po jeziorze, jednocześnie pilnując sera Hipolita. Przespawszy tak wieczór i noc, kiedy już słońce obudziło sera Hipolita, rycerz wstał, otrzepał spodnie z trawy i widząc, że koń nadal dycha, zebrał swoje ruchomości i ruszył w dalszą drogę. Kaczka ruszyła za właścicielem, oglądając się tylko na chwilę na swoją niedoszłą ofiarę. Kelpie też podniosła głowę i popatrzyła za oddalającym się Hipolitem. Wstała powoli i kulejąc ruszyła za rycerzem. Niepojęte było, dlaczego tak zrobiła,
ale nie mając nic lepszego do roboty, zaczęła się za nim wlec. Szła tak za serem Hipolitem, aż do bram stolicy Królestwa Dzikich Łosi. Zanim tam dotarli, noga konia zdążyła się już zagoić, bo mimo, że kelpie była niezbyt magiczna, to miała jakieś paranormalne właściwości, do których zaliczała się szybsza niż u normalnych zwierząt regeneracja. W taki oto sposób ser Hipolit zdobył nowego towarzysza podróży. Rozdział 4. Opowieść o tym, jak ser Hipolit do turnieju próbował się zapisać i co z tego wynikło. Dotarł ser Hipolit w końcu do miasta, gdzie miał odbyć się turniej. W obecnym stanie miałby lekki problem, żeby dowieść, że jest certyfikowanym rycerzem z zawodu i pochodzenia, więc najpierw postanowił wyposażyć się w miecz, bez którego ani rusz w turnieju. Poszedł więc do przybytku na kształt średniowiecznego lombardu, w którym podobni mu imprezowicze zastawiali swój rynsztunek. Od razu skierował się do właściciela. Wysypał na ladę garść moniaków i spytał, co jest w stanie za nie dostać. Jak można było się spodziewać, niezbyt wiele. Nabył tylko lichy miecz i już miał opuszczać budynek, kiedy sprzedawca zauważył kaczkę Krystofinę. Jej sława zdążyła dotrzeć do miasta razem ze złodupnymi zbójcami, których rozgromiła jakiś czas temu. Zaproponował, że odkupi kaczkę za całkiem pokaźną sumę, ale ser Hipolit stanowczo się nie zgodził. Koniem handlarz nie zainteresował się wcale, bo wyglądał dość biednie, chociaż cokolwiek niecodziennie. Większe parcie miał na zakup kaczki, spodziewając się niemałego zysku. Rycerz jeszcze raz odmówił. Zabrał najgorszy miecz, jaki w życiu widział, i ulotnił się szybko. Mając już jakikolwiek oręż, ser Hipolit w towarzystwie kaczki i kelpie ruszył w kierunku, z którego dało się usłyszeć zgiełk tłumu. Tam spodziewali się znaleźć miejsce zapisów do turnieju i tak też się stało. Hipolit zobaczył przed sobą kolejkę wystrojonych w zbroje rycerzy ze wspaniałymi mieczami u boków, a nawet z parobkami, którzy pilnowali im koni z sierścią wyczyszczoną tak, że aż błyszczała w słońcu. Ser Hipolit spojrzał na siebie krytycznie, potem na kelpie z obandażowaną nogą i westchnął ciężko. Jedynym, czym mógł się poszczycić, była łowna kaczka Krystofina, ale cała reszta nadal wyglądała miernie w porównaniu do reszty zawodników. Rycerz wyprostował się i próbując wyglądać jak najgodniej potrafił, podszedł do stanowiska zapisów. Człowiek za stołem zmierzył go chłodnym spojrzeniem, zwyzywał od biednych pachołków, którzy nie zasługują na udział w turnieju, bo tylko psują estetykę widowiska, i odprawił z kwitkiem. Nie dotarło do niego tłumaczenie sera Hipolita, że jest jak najbardziej rycerzem i nawet powoływanie się na rodowe nazwisko nic nie pomogło. Człowiek mu nie uwierzył i kazał spadać na drzewo. Ser Hipolit zły, że szansa na skrzynkę złotych monet przeszła mu przed nosem, odwrócił się i obrażony zaczął odchodzić. W tym momencie człowiek za stołem zauważył kaczkę Krystofinę. Nagle nastawienie przyjmującego zapisy dygnitarza zmieniło się diametralnie. Słyszał bowiem o łownej kaczce i tym, że podróżuje ona z jednym z rycerzy. Uwierzył wtedy w zapewnienia Hipolita i jął przywoływać go z powrotem. Teraz to już nie chcę, burknął nadal urażony rycerz i poszedł dalej.
Kiedy się oddalał, zagadnął go jeden z kręcących się wszędzie rycerzy. Był to Sebastian, rycerz szeleszczącego płaszcza. Ser Hipolit poznał go, bo kiedyś razem imprezowali. Porozmawiali chwilę i postanowili razem ruszyć do czarodzieja Mycrofta na kulturalną buteleczkę wina, żeby powspominać stare dobre czasy. Teraz Hipolitowi nawet nie było szkoda opuszczonego turnieju. Cała ekipa snuła się po kraju króla Mirosława i innych państwach dość długo, zanim szczęśliwie dotarli do wspólnego znajomego. A co się w międzyczasie działo, jest już kwestią innych historii, które można opowiadać jeszcze długi czas.